No dzień dobry, zapraszam Was dzisiaj na taką luźną pogadankę o filmach oscarowych i podkreślam, filmach oscarowych, a nie o samej gali. Ja tak za tymi galami oscarowymi nie za bardzo przepadam, nie za bardzo je oglądam. Zawsze po prostu rano jestem ciekawa, jakie filmy wygrały i oglądam sobie jakieś streszczenia tych gal, bo samo siedzenie całą noc i oglądanie tego przedstawienia nie jest mi jakoś w życiu potrzebne. Jestem ciekawa, jak Wy macie, natomiast jeżeli na przykład przegapiliście te gale, ale chcielibyście wiedzieć, co tam się wydarzyło, to zostawiam Wam dwa linki do takich fajnych, subiektywnych opinii właśnie o tym wydarzeniu. W tym roku te filmy nie były jakieś powalające, nie było to spektakularne uniesienie filmowe. Było kilka dobrych filmów, kilka miernych, ale chciałabym Wam dzisiaj trochę o nich opowiedzieć. Najwięcej filmów, które są w tym moim dzisiejszym zestawieniu, to filmy, które są dostępne w internecie, więc zawsze możecie sobie po prostu odpalić jakiś film na wieczór. Także myślę, że to będzie morze inspiracji. Także serdecznie Was zapraszam. I na wstępie podkreślałam, że to będzie luźna pogadanka, ponieważ ja nie obejrzałam wszystkich filmów. Nie jestem Akademią Oscarową, więc to nie będzie rzetelna opinia, obiektywna, co powinno wygrać, jakie powinny być tutaj po prostu statuetki wręczone komu. Tylko po prostu opowiem Wam o tym, co widziałam, co z tego, co widziałam, wydaje mi się, że na nagrodę zasługuje. Teraz już przechodzimy do sedna. Zaczynamy z grubej rury, bo zaczynamy od najlepszego filmu i z 10 filmów ja obejrzałam 5, więc połowę średnio, ale miałam w planach w marcu nadrobić te wszystkie filmy, pochodzić do kina i tak dalej, no ale przez to, co się działo, to trochę nie miałam motywacji, trochę nie miałam siły, nie miałam przestrzeni w głowie, żeby chodzić na filmy. Też nie katuję się tym, że muszę obejrzeć wszystko, co jest w kinie. Także 5 to jest całkiem w porządku wynik i one wszystkie są dostępne w internecie. Ja sobie tutaj posiłkuję się moją listą z Filmweba. Obejrzałam Dune, oceniłam na 6, czyli najmniej. I powiem Wam, że ten film mi się strasznie dłużył. To były po prostu takie flaki z olejem. Z drugiej strony wiem, że ta powolność, takie zwracanie uwagi na szczegóły i też dopełnianie pewnych ruchów, dopełnianie pewnych scen, robienie tego wszystkiego w takiej swobodzie i wolności, nie zastanawiania się nad czasem, że tak to ujmę, było zamierzone, było potrzebne i wiem, że to było ciekawe rozwiązanie. To nie było błędem, ale mi jako widzowi było ciężko to oglądać. Było strasznie nudno, nawet bym powiedziała, mimo że te efekty specjalne i wszystko było wspaniałe, gra aktorska była wspaniała, to jednak jako cały film oceniam go naprawdę na taki niezły. I też od początku było wiadomo, że to jest jedna z dwóch części, więc no byłam przygotowana na to, że końcówka nie będzie jakaś spektakularna, bo jeszcze będziemy musieli dowiedzieć się czegoś w kolejnej części. I rzeczywiście czułam, że te 2,5 godziny, nie wiem ile trwa ten film, bardzo długo, że ten cały czas tego filmu był dopiero wstępem do tego, co się będzie działo. I rzeczywiście te ostatnie minuty to już było takie wow, czekam na kolejną odsłonę, jestem ciekawa, co tam się wydarzy. Też kiedy była premiera, to ja w ogóle nie poszłam na ten film do kina, bo wydawało mi się, że wszyscy na niego psioczą i nikomu się nie podoba. A ostatnio właśnie mówię, kurczę, Oscary, ktoś jeszcze, chyba z 2 osoby mi napisały, że no a Duna, oglądaj Duna, oglądaj Duna. No i obejrzałam i tak, powiem Wam, średnio, więc ten film absolutnie wyeliminowałam ze swoich ulubionych. Następnie jest King Richard, Zwycięska rodzina i ten film podobał mi się bardzo. Byłam nim zachwycona i to był właśnie moim zdaniem taki oscarowy film, czyli bardzo dobra biografia, bardzo dobra historia zaadaptowana z świata realnego, bardzo dobre role, bardzo dobra historia, wszystko było takie, wiecie, że właśnie takie hollywoodzkie, czyli łzy, radość, wzruszenia, wspaniałe sceny, mocne aktorstwo, mocne właśnie takie, każdy aktor miał swoje 5 minut na to, żeby zaprezentować swoje umiejętności. Też o tym filmie mówiłam więcej w inspiracjach lutego. Dla mnie Richard to jest doskonały, wspaniały ojciec,
który tak dbał o te swoje córki i podobno w realnym świecie wcale tak doskonale nie było, ale ja właśnie oceniam tego Richarda z filmu. Więcej właśnie w tym filmie z inspiracji. Ja ten film oceniłam na 8. Moim zdaniem on był bardzo dobry. Następnie film, który oglądałam w grudniu lub w styczniu, kiedy był na niego największy nacisk, czyli Nie patrz w górę. I ten film również oceniłam na 8. Nawet byłam trochę w szoku, że był w oscarowych filmach, bo ten film nie wydawał mi się oscarowy. I też w momencie, kiedy mamy teraz ten czas, jaki mamy, kiedy mamy wojnę w Ukrainie, to tak dużo scen z tego filmu jest tak bardzo adekwatnych do tego, co się dzieje teraz w rzeczywistości, że to jest niepojęte. Jak oglądaliśmy ten film, bardziej myśleliśmy o katastrofie klimatycznej, o ekologii, o środowisku, a jednak tyczy się ten film nie tylko tego i myślę, że on jest doskonały na wielu płaszczyznach i on będzie aktualny do końca świata, bo po prostu ludzie się nie zmieniają, ludzie są tacy sami, są dwa obozy zawsze we wszystkim i nawet jak coś widać na oczy, to czasami ciężko przekonać do tego niestety ludzi. Ten film podobał mi się bardzo, ale moim zdaniem oscarowy był tak średnio. Następnie film, który wygrał i który również oceniłam na 8, czyli Koda. To jest amerykańska wersja francuskiej wersji. Rozumiemy się bez słów. I ten film wygrał. Ja jestem trochę niepocieszona, powiem Wam szczerze. Jestem ciekawa, jakie jest Wasze zdanie, bo ten film podobał mi się bardzo. Zryczałam się na maksa. W tym filmie jest jedna scena, którą uważam za jedną z najlepszych, które widziałam w swoim kinematograficznym życiu, więc ten film jest super, ale jest totalnie taki prosty, banalny, piękny, wspaniały, ale jednak jest to prosty film, więc myślałam, że ten film nie będzie miał żadnych szans na Oscara, tego głównego, najważniejszego, czyli najlepszego filmu, a jednak dostał tego Oscara, byłam w szoku, no i z racji tego, że ten film mi się podobał, no to nie byłam taka, nie, dlaczego ten film wygrał, a z drugiej strony, nie, dziwne. Moim faworytem największym były Psie Pazury, które oceniłam na 9, choć z każdym dniem mogłabym go oceniać coraz wyżej, nawet na 10, 10 z serduszkiem, po prostu uwielbiam ten film. Psie Pazury. Ja oczekiwałam, że ten film wygra, mimo że nie oglądałam tych kolejnych 5, to dla mnie ten film jest czymś więcej niż zwykła fabuła w filmie. To jest film zagadka, to jest film, który w 100% szanuje widza i jego inteligencję. To jest film dla znawców kinematografii, ale również takiego przeciętnego oglądacza, który chce od filmu nieco więcej. To jest taki film, w którym musicie skupiać się na każdej scenie, żeby wydobyć różne smaczki i ja uwielbiam takie filmy. Bardzo rzadko udaje mi się z tych filmów wydłubać po prostu te smaczki właśnie i często czuję takie niedopowiedzenie, którego dopowiedzenia po prostu nie odkryłam. Natomiast tutaj mi się to udało i mimo, że ten film jest na tej prostej płaszczyźnie bardzo nudny, on tę fabułę ma taką nijaką. To wszystko dzieje się tak po prostu, jest takie normalne i takie jakbyśmy weszli do tych ludzi nagle w trakcie ich życia i po prostu zaczęli oglądać ich losy, które nie zmieniają się przez to, że nagle zaczynają być nagrywani, jeżeli rozumiecie, o co mi chodzi. Natomiast w tej płaszczyźnie dopowiadania sobie samemu, znajdywania właśnie tych smaczków, które pojawiają się w pierwszych scenach, a są dopowiedziane w ostatnich, to jest majstersztyk. Kocham ten film absolutnie mocno i na pewno będę do niego wracać, bo to jest film, do którego można wracać 1000 razy i na pewno za każdym razem odkrywać coś niesamowitego i nowego. I moim zdaniem właśnie taki film to jest coś takiego innego, to jest właśnie tak inteligentny film, tak nowy, tak świeży, taki właśnie jest taką sztuką,
jeżeli można tak powiedzieć. Nie jest po prostu wyklepaniem filmu, w którym trzeba się w pewnym momencie popłakać, w którym jest początek, koniec, środek, w którym jest dynamika, a potem jest spokój, w którym jest wybuch, w którym są sceny, w których aktorzy muszą pokazać swój talent. Nie, ten film jest bardzo wyciszony, bardzo spokojny, dzieją się tam dramatyczne sytuacje, ale one są opowiedziane w tak spokojny sposób, że nie są brutalne, można by nawet było tak powiedzieć, myślę, że tak. Niesamowity, że moim zdaniem właśnie takie filmy powinny być nominowane i nagradzane. Szkoda, że tym razem się nie udało. Mam w planach obejrzeć jeszcze przynajmniej 3 filmy z tej listy i mam nadzieję, że to się uda i że będą to seanse udane. Wszystkie filmy, które Wam poleciłam, są warte, w sensie wszystkie filmy, które obejrzałam, są warte obejrzenia, także jeżeli kiedyś znajdziecie czas, to serdecznie Wam polecam. Następnie jest aktor pierwszoplanowy i tutaj udało mi się obejrzeć wszystkie filmy, w których aktorzy byli nominowani. 3 z nich uważałam za bardzo wybitne i dobre aktorstwo, 2 za takie przeciętne dobre. I zarówno w King Richard, jak i Psie Pazury dałam aktorom pierwszoplanowym 10 na 10. I kiedy później zastanawiałam się, który mógłby wygrać, to nie za bardzo umiałam to zdecydować, więc uznałam, że kurczę, będzie trudno, bo nie było dla mnie takiego aż wybitnego jednego aktora. King Richard i ta postać Richarda, ona była taka oscarowa, taka prawdziwa, taka prosta, fabularnie, taka, która miała właśnie te momenty, w których on mógł wybuchnąć, on mógł się rozpłakać, mogliśmy mu współczuć, mogliśmy się z nim radować, mogliśmy go kochać, mogliśmy go nienawidzić i tak dalej, i tak dalej. Ta rola była bardzo złożona, ale była też tak prosta po prostu. Natomiast w Psie Pazury ten aktor, ten bohater pierwszoplanowy był tak spokojny i nie miał możliwości na takie aktorskie wybicie się, a mimo wszystko przez wszystkie sceny był doskonały. I oceniając w tym swoim rankingu, bardziej przekonywałam się do statuetki, kolejnej statuetki dla Psich Pazurów. Natomiast wygrał Will Smith. Spoko, oceniłam go 10 na 10, ale czułam pewne takie szkoda. Natomiast były również nominowane Tick, Tick, Boom. Oceniłam tego aktora na 7, ale ogólnie ten bohater, ta postać była przeze mnie tak znienawidzona, ja go tak nie znosiłam, że gdyby on wygrał, to bym się chyba popłakała. Następnie była Tragedia Macbetha. To była świetna postać, ale taka właśnie świetna, ale nie na statuetkę. I ostatnia rola, która wydawała mi się absolutnie szokująca, że została nominowana, to postać z filmu Lucy i Desi. To było bardzo poprawne aktorstwo, które absolutnie moim zdaniem nie wymagało statuetek, więc myślę, że w Tick, Tick, Boom i w Lucy i Desi jakby te role dostały statuetkę, to byłoby mi bardzo, bardzo przykro, więc cieszę się, że nie dostały. Następnie są aktorki pierwszoplanowe i obejrzałam tylko jeden film, czyli Lucy i Desi, o którym już wspominałam wcześniej, i tak samo jak przy aktorze pierwszoplanowym, tak samo przy tej Nicole Kidman zastanawiałam się, jak, dlaczego te role były tak normalne, ten film w ogóle był nudny, ale to nie o tym dziś, albo o tym właśnie, ten film mi się nie podobał, ten film był nudny, ten film był niepotrzebny, ten film opowiadał o ciekawej historii, ale o Jezu, był taki przegadany, niepotrzebny, także nawet te role nie błyszczały. Nie wiem, dlaczego oni zostali nominowani. W każdym razie bardzo się cieszę, że Nicole Kidman nie wygrała, bo choć obejrzałam tylko ją, to bardzo byłoby przykro, gdyby taka rola, taka postać wykreowana przez aktorkę pobiła wszystkie inne, bo nie wiem, jak bardzo złe musiałyby być te kolejne nominowane. Natomiast wygrała aktorka, która grała w Oczy Tammy Faye i ja tego filmu nie widziałam, ale słyszę o nim takie ochy i achy, że po prostu czekam, aż pojawi się w portalach streamingowych i aż będę mogła go obejrzeć, bo jestem go naprawdę ciekawa. Jeżeli Wy go widzieliście, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, bo jestem tego bardzo, bardzo ciekawa, tym bardziej, że rola pierwszoplanowa dostała Oscara, więc mam nadzieję, że to było doskonałe i że jak najszybciej zdążę to
obejrzeć. Będę mogła to obejrzeć. Następnie jest aktor drugoplanowy i tutaj udało mi się obejrzeć wszystko oprócz jednego filmu i jednego aktora, czyli Belfast. No i mam nadzieję, że obejrzę ten film, bo wszyscy się nim zachwycają. Miałam takie dwie myśli. Z jednej strony chciałam, żeby wygrał aktor głuchy z Kody, bo pomyślałam sobie, że to może być fantastyczne doświadczenie. Myślę, że warto, żeby takie rzeczy zapisywały się w historii kina, ale też w historii po prostu ludzi i że to by było takie ważne i takie potrzebne. I nawet rozmawiałam z kilkoma moimi obserwatorkami właśnie o tym filmie i razem wspólnie doszłyśmy do wniosku, że super, gdyby wygrał, ale jego niepełnosprawność w słuchu nie powinna być wyznacznikiem Oscarów. W sensie to chcemy, że jakby on jest w pełni sprawny, poza tym, że jest głuchy i jest w pełni sprawny, żeby zagrać fantastyczną rolę. I to super, ale on jest aktorem na tej samej półce, co inni aktorzy. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Że nie ma żadnego powodu, żeby go faworyzować. Tym bardziej widząc, jak gra i jak świetnie gra. I że ten aspekt, że jest głuchy, nie powinien mieć żadnego wpływu na to, czy dostanie statuetkę, czy nie. Rozumiecie, o co mi chodzi. I pomyślałam sobie, że fantastycznie byłoby, gdyby wygrał, bo dla świata głuchych, ale ogólnie dla świata, mogłoby ta przemowa i to wszystko mogłoby przynieść fantastyczne takie rezultaty, fantastyczną jakąś taką przemianę. Natomiast, tak obiektywnie patrząc, kolejna statuetka dla psich pazurów, moim zdaniem, powinna być, ponieważ ten młody aktor, jestem w tej postaci zakochana, mimo że z dystansem, bo się go boję, przeraża mnie, jestem w strachu, widząc go i myśląc o nim. Ale to, jak mało słów powiedział, jak mało pokazał twarzą, że znowu nie było tego spektakularnego aktorskiego wyczynu, to jednak w tej swojej cichości, tym swoim niby posągowym, takim posągowym wyrazem twarzy, zrobił wszystko. I tym, jak szedł, i tym, że nie powiedział nic, scenariuszowo i fabularnie nie wiedzieliśmy o nim nic, a ruch powiedział wszystko. To było dla mnie doskonałe. Oceniłam go na 9, ale myślę, że z powodzeniem mogłabym mu dać 10. Byłam tą rolą zachwycona. Ta postać jest doskonała i moim zdaniem właśnie ta rola powinna, ten aktor powinien dostać nagrodę. Ale dobrze, że chociaż został nominowany, bo to pewnie też jest spore osiągnięcie. Z Psich Pazurów był również drugi aktor, ale on zagrał właśnie tak poprawnie, dobrze, fajnie, spoko, ale to było nic w porównaniu z tym, co zrobił ten młody aktor. Ja jestem zakochana w tej postaci, choć mówię, że właśnie tak z dystansem i ze strachem, ale to też jest niesamowite, że wiecie, takie emocje, że ja jestem zakochana, ale mam strach, ale mam to, tamto. To właśnie to też jest wspaniałe w tym. Więc tak, to jest po prostu w moim sercu, to on dostał tę statuetkę i może się tym cieszyć, gdyby to było dla niego ważne. Myślę, że dużo ludzi dałoby mu tę statuetkę właśnie, ale to jest taki moment, w którym ta nagroda i wręczenie akurat tej osobie, tej statuetki, nie jest dla mnie czymś takim, o nie, myślę, że to jest super, że to się wydarzyło, mimo że chciałabym, żeby osoby z jakimiś niepełnosprawnościami nie były brane, że ich osiągnięcia, żeby nie były brane pod uwagę przez ten pryzmat niepełnosprawności, że to jest totalnie
warte uznania, to jest totalnie warte podziwu, że mimo swoich mankamentów, jeżeli można to tak głupio nazwać, udało mu się stworzyć tak fantastyczną rolę, ale to powoduje, że on jest po prostu świetnym aktorem. Że on nie musi dostawać ról dlatego, że jest głuchy, nie musi dostawać nagród za to, że jest głuchy. On musi dostawać nagrody i musi dostawać tak fantastyczne role przez to, że jest fantastycznym aktorem. Nie wiem, czy rozumiecie te różnice, ale ja ją rozumiem i trochę się zastanawiam, czy tutaj nie było to dane nad wyraz, mimo że oceniłam bardzo wysoko tego aktora. Także tutaj mam pewne takie przypuszczenia, że to nie do końca mogło być czysto tylko na płaszczyźnie aktorskiej, a z drugiej strony, czy którakolwiek nagroda Oscarowa jest tak czysto po prostu oceniana przez pryzmat filmu, przez pryzmat aktora, tej postaci, bez żadnych kontekstów? Prawdopodobnie nie, więc może nie ma co tutaj po prostu się nad tym dłużej zastanawiać. Cieszmy się tą statuetką, bo dobrze zagrał, bardzo dobrze zagrał i ta statuetka myślę, że należała mu się tak samo jak dwóm innym aktorom z tej puli aktorów drugoplanowych. Natomiast w tej nominacji najlepsza aktorka drugoplanowa widziałam dwa filmy, w których były nominowane aktorki. Psie pazury to była bardzo dobra postać, dobra rola, ale taka normalna. Natomiast w King Richard to, co zrobiła ta kobieta, to jest moim zdaniem jedna z najsilniejszych kobiet w całej kinematografii, jeżeli chodzi o taką postać drugoplanową, a nie bohaterkę filmu. To, jak ona mnie zachwyciła w tej roli żony, matki, kobiety, było zniewalające. I zastanawiam się też, czy to ta gra aktorska tak mnie zachwyciła, czy po prostu dobrze napisana postać i kilka smaczków, które pozwoliły nam poznać tę postać jako taką silną, bardzo potrzebną kobietę w świecie kina. I właśnie, nawet jeżeli nie zdobyła tej roli, tej statuetki, nawet jeżeli nie wygrała, to moim zdaniem to jest tak potrzebna rola kobieca w kinie, że powinna być zapamiętana na lata i mam nadzieję, że to się stanie. W moim sercu zapamiętana na pewno będzie. Ja ją oceniłam na 10. Niczego jeszcze tutaj nie oceniłam chyba na 10. A nie, oceniłam pierwszoplanowych aktorów. Ale ona jest nie tylko świetnie zagrana, jak pierwszoplanowi aktorzy, ale niesie za tym jeszcze więcej. Jeszcze więcej takiej po prostu siły kobiet. I dla mnie to jest bardzo ważne, istotne i bardzo mi się podoba ta postać. Następnie jest najlepszy reżyser, najlepsza reżyserka i tutaj oglądałam tylko Psie pazury, ale jak wiecie już z tego filmu, jestem tym filmem absolutnie zachwycona i to nie jest tak, że no dobra, wybrałam tylko ten, więc cieszę, w sensie widziałam tylko ten, więc cieszę się, że on wygrał, tylko to jest naprawdę moim zdaniem doskonały film, doskonała reżyseria, to jest coś więcej niż zwykły film, to jest coś więcej niż zwykła fabuła i to właśnie za to coś więcej uważam, że filmy powinny dostawać jakieś nagrody, nominacje, że wyszli poza jakieś takie schematy i jestem z tego Oscara niesamowicie zadowolona. Jest mi trochę przykro, że Psie pazury, które uwielbiam, z 12 nominacji dostaje tylko jednego Oscara, ale to jest ważny Oscar, jeden z najważniejszych, więc cieszę się. Pominęłam film adaptowany i scenariusz oryginalny, bo to znowu byłoby po prostu mielenie tego samego. I przechodzimy do krótkometrażowego filmu dokumentalnego. Z nominowanych widziałam 4, nie widziałam jednego. 3 oceniłam na 8, ale te 8 się od siebie różnią. I 1 na 5. Pierwszy film to Niech mnie usłyszą. To jest znowu film o głuchym chłopaku, który dorasta, kończy liceum, kończy swoją przygodę z piłką, w którą są doskonali i w którą i wygrywają wszystkie mecze, które są do wygrania, które rozgrywają, ale poznajemy go w momencie właśnie, kiedy kończy tą szkołę, kiedy jakiś moment jego życia się kończy i to jest film dokumentalny, a jest
poprowadzony w taki sposób, jakby to był po prostu co do sekundy wyreżyserowany film. I to jest zawsze takie niesamowite, że życie pisze swoje własne scenariusze, które są najlepsze na świecie. Jest tam dużo smutku, dużo takich tragicznych sytuacji, dużo też szczęśliwych, dużo wspaniałych. I oglądając ten film, myślałam sobie, że Boże, jak ci ludzie, którzy wystąpili w tym filmie, muszą być zachwyceni, że to jest tak niesamowita pamiątka na całe życie, że opisali tam najważniejsze momenty ich życia, które były tak ważne w ich życiu, które ich ukształtowały na przyszłość. I myślę sobie, że to jest naprawdę fantastyczny film i jestem nim zachwycona. I to, jak został, to, jakie są kadry, to, jakie są zdjęcia, to, jak ci ludzie, no, można by było powiedzieć, jak fantastyczny casting został przeprowadzony, ale to jest film o prawdziwych ludziach, więc tam castingu nie było. Film dokumentalny. Film, który został nagrany bez reżyserii, po prostu był dokumentem prawdziwego życia, a twórcy nagrali go w tak doskonały sposób, bo większość rzeczy w tym filmie była pokazana ruchem, była pokazana tym, jak spędzają czas. Było oczywiście, były ich rozmowy, ale było ich stosunkowo mało w porównaniu do takiego zwykłego filmu. I to, jak ten film został nakręcony, to, jak każda scena mogłaby być po prostu fragmentem teledysku, było dla mnie niesamowite. Ja ten film uwielbiam. Jest naprawdę świetny i gdyby on dostał Oscara, to bym się nie zdziwiła. Następny film to jest Zaprowadź mnie do domu i to jest film o problemie bezdomności i on podobał mi się nieco mniej, ale oceniłam i ten na 8. Natomiast był naprawdę bardzo dobry. To wszystko było z takim poszanowaniem tych ludzi i z mówieniem o trudnym takim doświadczeniu z takim szacunkiem do tych ludzi, że to było naprawdę ważne. I oglądając ten film, myślałam sobie już o tym, że będę Wam o tym filmie mówić i chciałam Wam polecić wywiad 7 metrów pod ziemią właśnie z polskim bezdomnym, który był profesorem, który po prostu przez swoje załamanie stracił wszystko. I to był taki moment, w którym się zderzyłam z bezdomnością na zasadzie, to nie jest tak, że się nie uczysz i potem jesteś leniem i lądujesz na ulicy. Że przez to, że zawsze byłam w kościele, to zawsze też mieliśmy jakiś taki, jako młodzież w naszej wspólnocie, taki szacunek do tych ludzi na zasadzie, że pomożemy ci, nie damy ci pieniędzy, ale możemy ci kupić jedzenie, albo możemy ci pomóc jakoś dłużej, bo to danie pieniędzy nie jest pomocą i tak dalej, możemy z tobą porozmawiać, możemy ci podać rękę, możemy cię spytać o imię, że to jest takie ważne. I pamiętam, że to było takie pierwsze doświadczenie w tej mojej wspólnocie o tych ludziach bezdomnych, później właśnie ten wywiad i to była taka wisienka na torcie, tyle, że ona nie jest w tych naszych polskich realiach, więc tam ta bezdomność jest zupełnie inna. Ale też, co ciekawe zauważyłam w tym filmie, to to, że ludzie tam rezygnują z mieszkania, żeby mieć na jedzenie. A w Polsce wydaje mi się, że ludzie szybciej zrezygnują z posiadania pieniędzy na jedzenie niż z mieszkania, że u nas to mieszkanie jest takie ważne, bo nawet jak mówił ten bezdomny w wywiadzie, to jedzenie zawsze się znajdzie. I właśnie to było dla mnie taki wielki szok, że ci ludzie mówili o tym, że to jedzenie, że muszą mieć na jedzenie. A w Polsce na to jedzenie zawsze jest, że zawsze ktoś da jedzenie, że zawsze ktoś kupi to jedzenie, że ważne jest, żeby posiadać ten dom i jeżeli się go jeszcze posiada, to jeszcze ma się jakieś takie resztki człowieczeństwa. Bardzo ciekawe doświadczenie właśnie zderzenia Polski z tym innym światem, większym światem. A natomiast Oscara dostał film The Queen of Basketball i ten film jest taki krótki, taki zwykły, taki prosty, a postać, kobieta, która była tą królową koszykówki, tak, miała w sobie taką radość, taką pozytywną energię, była tak fantastyczną kobietą, że ja bardzo chciałam, żeby wygrała, żeby ten film wygrał tego Oscara, bo to, co się zadziało w tym filmie, to było tak zwykłe, a tak
Doskonałe. Ta kobieta zrobiła swoją ekspresją wszystko w tym filmie. I to jest doskonały film i bardzo serdecznie Wam polecam. Następny jest charakteryzacja i fryzury. I tutaj obejrzałam 4 z 5, nie obejrzałam tylko oczy Temi Fey. I powiem Wam, że ostatniego dnia, czyli w niedzielę przed tą nocą oscarową, obejrzeliśmy Książę w Nowym Jorku 2, ale ja nie oglądałam nigdy Książę w Nowym Jorku 1, więc postanowiliśmy najpierw obejrzeć ten i potem wrócić do tego nowego filmu i ja go oceniłam ogólnie na 4. No taki średni był bardzo, ale ja nawet nie wiedziałam, w czym był nominowany. Wydawało mi się, że w kostiumach, a on jest w charakteryzacji i fryzury. I jak ja go obejrzałam, jak ja go oglądałam, to ja cały czas mówiłam: Boże, jakie świetne włosy, Boże, jaka świetna fryzura, jakie świetne włosy, jakie świetne włosy. I dopiero później, jak zobaczyłam, że właśnie w tym jest nominowany, to pomyślałam sobie, zasłużona nominacja, mimo że słaby film. I to był film o czarnoskórych. I oni tam, warkoczyki, dredy, czyli coś, co jest w moim teraz po prostu wizji tej po prostu no, najpiękniejszych włosów na świecie. To było tak doskonałe, te włosy były tak doskonale upięte. Byłam tak zachwycona, że to nie były jakieś takie, niby były wydziwione, ale w tej konwencji one wyglądały na takie normalne i były tak przepiękne. Czy ja Wam polecam ten film? Chyba tak, bo ogólnie nie był jakiś zły, znaczy był na 4, no ale to po prostu taki, wiecie, taka komedyjka, ale no te włosy robiły taką robotę, ja się patrzyłam cały czas na włosy. To było doskonałe. I właśnie dredy, warkoczyki, te upięcia. I sobie myślałam, och, może ja będę tak chodzić, ale no wstydziłabym się trochę chodzić w takich wielkich włosach, tak po prostu po mieście. Bo to jest zbyt duże szaleństwo, w sensie to jest już szał, to ciężko już by było po prostu chodzić na co dzień, ale w tym filmie to było doskonałe. Był również nominowany Dom Gucci, charakteryzacje w Dom Gucci były bardzo dobre, to też był taki film średni, oceniałam go na 6. Jestem w ogromnym szoku, że Lady Gaga nie dostała nominacji za aktorkę pierwszoplanową, bo ona zrobiła tak doskonałą robotę w tym filmie i jestem w szoku naprawdę. Nie jestem zadowolona, że nie ma tej nominacji. Natomiast charakteryzacje w Dom Gucci również były spoko. Zasłużona nominacja. W Dune charakteryzacje fryzury to chyba nie, ale charakteryzacje były ok. W Cruelli charakteryzacje i fryzury były dobre, o tym filmie jeszcze zaraz będę mówić. Oczy Tammy Faye nie widziałam. No i ten książę moim zdaniem powinien wygrać, choć chyba by mnie dziwiło, gdyby taki film wygrał Oscara. Myślę, że wszystkich by to dziwiło. Natomiast cieszę się, że był nominowany i cieszę się, że mogłam go obejrzeć, bo te fryzury były znakomite. Muzykę i piosenkę zostawię Wam do oceny w komentarzach, bo ja się na ten temat w tym roku nie wypowiadam, bo jakoś nic mnie nie poruszyło i też nie za bardzo się chyba skupiałam na muzyce, więc wydaje mi się, że nie jestem kompetentna, żeby w tym temacie się wypowiadać, jeżeli w tych innych jestem, ale w tym po prostu nie mam żadnego zdania. Natomiast kolejny jest najlepsza scenografia. I wygrała Duna. Trochę mnie to nie dziwi, wiecie, to jest taki szałowy film, pustynia, jakiś w ogóle science fiction. Jest to bardzo dobre, to w ogóle nie było sztuczne, to było naprawdę fantastycznie poprowadzone, ale mnie najbardziej tragedia Macbetha. Jeszcze były psie pazury, to też było dobre, ale to było takie dobre jak Duna, może trochę mniej, a może trochę bardziej. Bo ogólnie Duna była science fiction, więc oczekujemy tego. Efekty specjalne były super, ale no nie o tym w tej kategorii. Psie pazury miały przepiękne scenografie, ale jednak tragedia Macbetha moim zdaniem powinna wygrać. Ona była tak doskonała, mówiłam Wam o tym w filmie właśnie z inspiracjami. Czarno-biały film i tam nie było świata realnego, nie było zwykłych widoków. Były widoki, były scenografie właśnie stworzone od podstaw, prawdopodobnie w studio, no na pewno w studio. I tam było światło, tam była bryła, tam była geometria, często symetria. Ja byłam tym zachwycona. Każda scena to było po prostu doskonała doskonałość. I
jak na przykład przy Dune albo przy Psich Pazurach nie miałam czegoś takiego, że jak oni to wymyślili, bo to wyglądało jakoś tak naturalnie, to wyglądało, że o, pojechali sobie na wycieczkę na przykład w Psich Pazurach, po prostu scenograf sobie pojechał i o, tu będzie ładnie, tu będzie ładnie, tu będzie ładnie, okej, tam zrobimy zdjęcia. Natomiast w Tragedii Macbetha wydawało mi się, że wszystko było co do joty rozrysowane na karteczce, gdzie ma stać aktor, gdzie ma być jeden łuk, gdzie ma być jakieś załamanie światła, gdzie ma być jakiś po prostu puszczony dym, żeby on też dobrze współgrał, że tak nie było tam miejsca na przypadek. I w tym kontekście, akurat w tym filmie, podobało mi się to nieziemsko i ten film moim zdaniem powinien wygrać, bo on nie zachwycał jakoś tym przedstawieniem Macbetha ani niczym innym. Natomiast tą scenografią zachwycał maksymalnie i dla mnie to on właśnie powinien dostać statuetkę. A teraz kostiumy. W kostiumach widziałam tylko Dune i Cruelle i właśnie o tej Cruelle chcę Wam powiedzieć, bo moim zdaniem to jest mistrzostwo. Mistrzostwo świata. Jeżeli macie chwilę, żeby obejrzeć film, to bardzo serdecznie Wam go polecam. Polecam. Polecam Wam po prostu. Ja nie za bardzo lubię Emmę Stone i tak nie za bardzo byłam szczęśliwa, że to ona właśnie gra w tym filmie, ale bardzo mi się podoba koncepcja przedstawiania tych nam bardzo dobrze znanych bohaterów czarnych charakterów. A właściwie bez tego, no to po prostu czarne charaktery z innej perspektywy. Bo dla mnie Cruella to był tak koszmarny potwór, że ja na nią w życiu nie patrzyłam jako na człowieka. Nawet Piotrowi mówiłam, że jako mała dziewczynka mi się wydawało, że ona jest potworem, a nie zwykłą kobietą, która po prostu projektuje sukienki. Zawsze mi się jawiła jako potwór z tym okropnym śmiechem, po prostu z tym, że łapie te dalmatyńczyki. Natomiast 101 dalmatyńczyków oglądałam bardzo, bardzo dawno i nie pamiętałam praktycznie nic. I oglądając Cruellę z tej młodzieńczej strony i z tego, jak ona się stawała z Estelli Cruellą, było fantastycznym doświadczeniem. Właśnie nie wiem, czy to powiedziałam, ale że bardzo mi się podoba, że te czarne charaktery stają się nagle nie tylko czarne, ale również nabierają jakiś barw, nabierają historii i też uczą nas, wychowanych na tym, że są ludzie dobrzy i źli, tego, że zły człowiek przez coś staje się zły i że nie możemy zachowań ludzi oceniać na podstawie jednej jakiejś czynności, że to jest po prostu cały wór doświadczeń i cały wór różnych właśnie historii człowieka. Więc to jest super i tak samo właśnie jest z czarownicą z Śpiącej Królewny. To była Śpiąca Królewna? Z tym jabłkiem? Chyba tak. W każdym razie ten film oceniłam na 9. Naprawdę bardzo mi się podobał. Był rewelacyjny i od pierwszej minuty już wiedziałam, że będzie dobry. I właśnie zaczęłam go oglądać i mówię, o nie, sama go nie obejrzę, bo Piotrowi na pewno się spodoba, więc przestałam go oglądać i obejrzeliśmy go wieczorem razem. I bardzo się cieszę, że go obejrzeliśmy razem, bo Piotrowi się bardzo podobał. I po tym filmie nawet wykupiliśmy sobie dostęp do 101 Dalmatyńczyków, żeby obejrzeć i żeby ocenić, która Cruella jest lepsza. I powiem Wam szczerze, że no wiadomo, pierwowzór to jest mistrzostwo świata, ona jest tak straszna, tak przerażająca i tak okrutna, że tego się nie da pobić, no ale jednak ta młoda wersja miała trochę inaczej przedstawić tą Cruellę, więc też nie mogła być tak okrutna, więc to są jakby trochę dwie różne postacie, dwie bardzo dobre, no ale właśnie przechodząc do tych kostiumów, bardzo się cieszę z tej nominacji, a właściwie z tej statuetki przede wszystkim, ze względu na to, że to był jeden z naprawdę niewielu filmów, w których ja miałam coś takiego, że tyle roboty, a 5 sekund po prostu trwania sceny, że naprawdę ktoś, kto zajmował się tam kostiumami i ktoś, kto zajmował się tym wszystkim, żeby to było spójne i żeby to wyglądało naprawdę dobrze, był moim mistrzem. Jedna scena, która dzieje się na początku filmu, trwa naprawdę z 2 minuty, a jest tam z 1000 aktorów po prostu przebranych, ubranych w tak doskonałe rzeczy,
że to jest niesamowite i to się nigdy później nie pojawia. I dla mnie na przykład fantastyczny film nie musi być drogi i nie musi być w przepychu, ale to, że ten film był drogi i to, że ten film miał przepych, strasznie mnie zachwyciło. I te kostiumy były fantastyczne. I zawsze pamiętam, trochę tak, no nie wiem czy zawsze, ale trochę tak pamiętałam, że Cruella była zawsze świetnie ubrana, ale oglądając 101 Dalmatyńczyków była ubrana tak se, ona miała tam, nie wiem, z 5 ciuchów. Natomiast to, co się dzieje w Cruelli, to jest doskonałe, te wszystkie stylizacje są wspaniałe, te pokazy mody są doskonałe i również te różne bale, no to już jest brak słów. Bardzo zasłużony Oscar i bardzo serdecznie polecam Wam ten film, bo jest świetny. Natomiast w długometrażowych filmach animowanych widziałam tylko jeden i to był Mitchellowie kontra maszyny i to był taki świetny film. Ja uwielbiam animowane filmy, które są dla dzieci i dla dorosłych i ten zdecydowanie taki był. Był śmieszny, był wzruszający, był pouczający również dla dorosłych. Bardzo, bardzo mi się podobał i miał świetny, no taki montaż jakby, awangardowe podejście do filmu animowanego. Tak to czułam. Bardzo, bardzo mi się podobał. Szkoda, że nie wygrał, ale to był jedyny film, który widziałam, więc też jakoś tego nie przeżywam, bo podobno ten, który wygrał, jest takim ważnym filmem, więc mam nadzieję, że niedługo uda mi się go obejrzeć. Następnie jest krótkometrażowy film aktorski i tu oczywiście był polski akcent, była sukienka. Ja obejrzałam ten film i powiem Wam szczerze, że podobał mi się. Fajnie, że taki temat został poruszony. Ale ten film był strasznie brutalny i często mnie jakoś tak zawstydzał, że naprawdę odwracałam wzrok, a przez to, że był taki brutalny, był dla mnie trudny w odbiorze i on jest też takim trochę wycinkiem z pewnej historii, co zawsze jest w kinie, ale on jakby nie miał końca. I bardzo chciałabym obejrzeć ten film w długim metrażu, bo myślę, że to by mogło być bardzo, bardzo ciekawe. No i tak patriotycznie oczywiście miałam nadzieję, że sukienka wygra, ale trochę w to nie dowierzałam, ze względu na to, że The Long Goodbye był ważnym filmem, był potrzebnym filmem, był o rasizmie, o takiej skrajnej prawicy, o takim, że tylko nasze jest dobre i tylko nasze jest super, a reszta to jest jakieś w ogóle nieporozumienie. Więc to był bardzo trudny film, bardzo szybki, bardzo szybko tam się wszystko wydarzyło, ale to było dobre i bardzo się cieszę, że dostał Oscara, mimo że co roku, jak są jakieś tam, no nie wiem, chyba co roku są jakieś tam polskie akcenty w tych Oscarach, to pierwszy raz byłam taka, że nie, no niech Polski nie wygrywa, niech wygra to, bo to było naprawdę, naprawdę bardzo ważne. On jest dostępny na YouTubie, za Friko, więc po obejrzeniu tego filmu koniecznie idźcie i obejrzyjcie tamten, bo on no też tak zmusza do myślenia, zmusza do refleksji, jest straszny w tym, co ludzie robią ludziom. No, ale jest potrzebny i ważny i bardzo serdecznie Wam polecam. W krótkometrażowych filmach obejrzałam 3 z 5 i żaden mi się nie podobał. Żaden mnie nie zachwycił i ten, który wygrał, też mnie nie zachwycił i te, które przegrały, też mnie nie zachwyciły, więc w sumie nie ma co tutaj więcej mówić. Jeżeli oglądaliście filmy krótkometrażowe, właśnie animowane, to dajcie znać, czy któryś Wam się podobał, bo mi żaden. Ostatnie dwie nominacje, które bym chciała omówić, to jest najlepszy montaż i tutaj oglądałam wszystkie filmy. Duna wygrała, okej, okay, spoko, ale ja chyba bym wręczyła, tak sobie się zastanawiałam, statuetkę Nie patrz w górę. To jest tak nieoskarowy film, mi się... No, w ogóle sobie nie wyobrażam, że taki film mógłby wygrać Oscara, natomiast on naprawdę miał świetny montaż. Był taki inny, taki zaskakujący, na początku trzeba było się mocno do niego dopasować, mocno się do niego przyzwyczaić, co jest super, bo było to jakieś takie nowatorskie, nowe i ciekawe i wydaje mi się, że właśnie przez to, że to było takie nowe, mogłoby walczyć o tego Oscara i to jest tylko dlatego. Natomiast dostała Duna, no
Żaden z tych filmów nie zachwycił mnie jakoś tak niesamowicie montażem, poza właśnie tym Nie patrz w górę. Natomiast najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy wygrał Drive My Car i ja go nie widziałam. Na Najgorszego Człowieka na Świecie miałam już kupowane bilety, ale nie poszłam, bo nie miałam siły czy coś, nie wiem. I oglądałam tylko Rękę Boga Sorrentino. Ja Sorrentino kocham, uwielbiam. Oceniłam ten film na 8. To jest film autobiograficzny i został poprowadzony w tak doskonały sposób. Ten film jest tak rewelacyjny, piękny, spokojny, mimo że w pewnych momentach jest taki dynamiczny, szybki, śmieszny, taki mocny, ale jest jednak taki delikatny i cieszę się, że Sorrentino postanowił stworzyć taki film, bo dzięki temu można poznać go tak choć troszkę lepiej i poznać jego filmy, zrozumieć jego filmy jeszcze bardziej. Ja jestem oczywiście wielką fanką Młodego Papieża i Nowego Papieża i Sorrentino oglądałam wszystkie, no te takie filmy od kilku lat wszystkie, Wielkie Piękno, Młodość i tak dalej, i tak dalej, i ja nie byłam nimi zachwycona. Ale podejrzewam, że ja nie byłam nimi zachwycona przez to, że ja byłam za młoda na te filmy i za głupia. I teraz mam tak, mam nadzieję, że po tych Oscarach szaleństwie będę mogła za jakiś czas właśnie zabrać się za te wszystkie filmy, bo myślę, że teraz, kiedy jestem przyzwyczajona do tego stylu Sorrentino, kiedy uwielbiam jego styl, to i kiedy też wiem, z czego wynika jego styl właśnie przez Rękę Boga, to będę zachwycona tymi filmami, więc czekam na ten dobry moment, żeby się za te filmy wziąć, żeby tak na spokojnie sobie je obejrzeć, omówić sama z sobą i się zachwycić, bo praktycznie jestem pewna, że się zachwycę. Więc nie jest mi smutno, że Ręka Boga nie wygrała, bo słyszałam, że Drive My Car jest bardzo, bardzo dobrym filmem i mam nadzieję, że przez to, że wygrał Oscara, to może pokażą go jeszcze w naszym kinie na jakimś specjalnym seansie, bo często w moim kinie tak robią, więc czekam na to i mam nadzieję, że się na niego wybiorę, bo właśnie słyszałam, że jest świetny. Jeżeli go oglądaliście, to też dajcie znać, co o nim sądzicie. No i tak sobie przyszliśmy luźno po tych oscarowych filmach. Ja wam powiem szczerze, że jak ja byłam młoda, tak, bo już mam 25 lat, to już wiecie, zmarchy się zaczynają pojawiać, problemy ze zdrowiem i tak dalej. W każdym razie, jak byłam młoda, to ja w te Oscary po prostu inwestowałam całą swoją energię. Ja po prostu tak strasznie mocno angażowałam się w te nagrody. Musiałam obejrzeć wszystkie filmy, wszystkie oceniałam. We wszystko byłam po prostu taka mocno zaangażowana. Kiedy jakiś mój ulubiony film nie wygrał, to ja byłam załamana. Po prostu ja nie mogłam w to uwierzyć. Ja czułam tak wielką złość na tą Akademię, że po prostu jak oni mogą tak zrobić? Przecież ten film był najlepszy. Tak, właśnie tak było. Taki jest pomysł młodych osób, że one myślą, że wszystko, co ich jest najlepsze, co oni myślą, to jest najlepsze. I ja tak myślałam, że jeżeli ja oceniłam film na 10, to on powinien wygrać. Jak może wygrywać film, który ja oceniłam na 6. Przecież wszyscy ludzie myślą tak samo. Ja nie rozumiem, jak ktoś może myśleć inaczej. Było to trudne wtedy, a teraz już mam ogromny spokój. Teraz po prostu wiem, że ludziom się podobają różne rzeczy, a poza tym Oscary to jest fantastyczna nagroda, ale to też nie jest jakiś wyznacznik, że innych filmów już nie można oglądać, więc no. Ale też czuję taki niedosyt, bo co roku, kiedy brałam się za te maratony, to naprawdę film za filmem to było doskonałe kino. Doskonałe. Czasami się zdarzały jakieś takie piątki, szóstki, że były dla mnie takim totalnym niezrozumieniem. Możliwe, że gdybym je obejrzała teraz, to by mi się spodobały, nie wiem. A może po prostu mi się nie podobały. W każdym razie zawsze to było takie kinowe, niesamowite doświadczenie filmowe, nie kinowe. Doskonałe, naprawdę, na takim bardzo wysokim poziomie. Natomiast w tym roku dobre filmy, ale bez przesady. Cruella, Psie Pazury, wspaniałe. A reszta? Dobre, ale bez przesady. Może też po prostu skupiałam się na innych filmach. Może te, które były w kinach, których nie obejrzałam, były właśnie tym doskonałym doświadczeniem. No ale nie wiem. Takie obejrzałam, takie mam doświadczenie, takie mam spostrzeżenie. Jestem ciekawa, jak jest u Was. Tymczasem ściskam Was serdecznie, pozdrawiam. Do zobaczenia w czwartek. Pa!